W niedzielnych wyborach samorządowych frekwencja była znacząco niższa od tej, którą zanotowano w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych i wyniosła 52%. Na Dolnym Śląsku obniżała się ona jednak i w skali województwa wyniosła nieco ponad 50%. Jeszcze niższa była w powiecie bolsawieckim. Najniższą zanotowano w bolesławcu 45,9%, a najwyższa była w gminie Gromadka i Warta Bolsawiecka bo ponad 54%. W wyborach do Rady Miasta Bolesławca udział wzięło niemal 46% wyborców. W wyborach do Rady Miasta zwyciężyła Koalicja Obywatelska, uzyskując ponad 27% głosów. Drugi był komitet Piotra Romana, 22,77%. Trzecie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości, 20,5%. Warto też zwrócić uwagę na najlepsze wyniki indywidualne w tych wyborach. Trzeba tu wziąć pod uwagę procentowy udział w głosach oddawanych w okręgach, które miały różniące się liczby wyborców. Zwyciężył tu Dawid Sarbak z PiSu z wynikiem 18,6%. Drugi był Piotr Klasa z Koalicji Obywatelskiej 17,24%. Grzegorz Przybylski z tego samego komitetu był trzeci z wynikiem 17% głosów. Zwycięzca wyborów prezydenckich Piotr Roman zanotował piąty wynik 13,3%. W tych wyborach, niejako ofiarą obowiązującej w nich ordynacji proporcjonalnej, okazał się wieloletni radny Zdzisław Abramowicz, który uplasował się w tej klasyfikacji na siódmym miejscu, z imponującym wynikiem 11% głosów, ale nie został radnym. To właśnie efekt ordynacji proporcjonalnej, gdy nawet wysokie poparcie indywidualne dla konkretnego kandydata nie daje mu możliwości uzyskania mandatu. W liczbach bezwzględnych najwięcej głosów w wyborach do Rady Miasta zebrał Piotr Klasa, 595%. W wyborach do Rady Powiatu Bolesaryckiego również zwyciężyła koalicja obywatelska, uzyskując 26% głosów. Drugi był PiS, nieco ponad 24%. Trzecie miejsce wywalczył komitet Tomasza Gabrysiaka 19,7%. Największym przegranym okazała się Lewica, która nie wprowadziła żadnego kandydata do tej rady i uzyskała tylko 2,6% poparcia. Indywidualnie na pierwszych czterech miejscach uplasowali się kandydaci prawa i sprawiedliwości. Zwycięzcą został Sebastian Fiałkowski, który zebrał 15,7% głosów. Kolejne miejsca przypadły Patrykowi Hauce, Agnieszce Kozioł i Bogdanowi Biernatowi. Urzędujący starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak uplasował się tu na szóstym miejscu z wynikiem 8,5%. W liczbach bezwzględnych najwięcej głosów zebrał tu Bogdan Biernat 1336.